przywitać Państwa na Narodowe Czytanie o Familii Międzyrzecko-Dorskich. Tańce w Stoku nad Wiednem powitały Państwa przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 z Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Janusza Kozodzińskiego w Koźnicy. Narodowe Czytanie w gminie Międzyrzecko-Dorskich Szanowni Państwo, to 8 rok, kiedy wspólnie w naszej gminie będziemy świętować, czytając teksty tworzące kanon polskiej literatury. Dziś pochylimy się nad utworem Elizy Orzeszkowej Nad Niebem. Powieść ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne, dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Nad Niemnem to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej, podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest w 2023 roku. Ani żadnego ludzkiego plemienia. Z tej strony rzeki
bardzo decyzja, patrzymy sobie właśnie to miejsce, gdzie teraz ten pomnik stoi. Wszystko wyglądało tak, jak teraz, ale okropnie i dzisiaj. Po puszczy chodziły stada żołów, wołów, niedźwiedziów, dzików i wilków. Gałęzie czaiły się na pierzchy jaszczynki i krowóz. Że wiele razy odupało i mrozu skóra z rąk i z ludzi zwodziła, a od wiatru i mrozu piekące bąble osiadły ciała. Może 20 roków minęło im w tej męce, kroplami rozkoszy schłodzonej, aż po puszczy puściły się pogłosy o tej parze ludzi, że przemyślnością swoją i krwawą pracę kawał duży lasu wyplenili, zboża nasieli i innych różnych roślin nasadzili. Skąd synowie próbowali rządu znakom się bywali na drogę, dla cudów i pośrednictwie nie odjeżdżali w życiu. Tylko pół sobie budowali chaty, a tnąc las coraz dalej uprawiali dobra. Tak przeminęło lat 80, albo może nie, od tego dnia. Jednego razu znaleźli się tacy ludzie, którzy samego królowi donieśli, jakie to dziwy dzieją się gdzieś w kraju litewskim, w najwyższej puszczy nad samym brzegiem Niemna. Panował ten czas ostatni Jagiellon, dwoma imionami Zygmunt i August nazwany. Zawalczył królowie Świdniec i właśnie o tej porze, kiedy to doniesienie zrobione było, bawił się polowanie w swoich wyszyńskich lasach. Thank you.
życia. Zakład wzruszenie, do którego przyczyn jeszcze są. Przed mieszkanką i obywatelką będzie, przerwał Witold.
jak tylko mógł, się drwili. Poczuwany mógł jeszcze, jak tylko mógł, najciszym głosem przekonywał matkę o konieczności dania Leonie więcej fizycznego ruchu, a o umysłowej wiedzy o naturze i ludziach, pośród których upływać miało przyszłe jej życie. Powiedział mi Wincenty, że mama życzyła sobie widzieć się ze mną, gdy tylko dowód. A ja także w ten piękny wieczór, skończyłem wracając, postanowiłem bardzo uważnie pomówić z mamą o rzeczach mających na mnie wadę wielką, niezmierną. Spojrzała na niego, oczach jej zamigotał i powiedział: słucham cię, mów! Może my się nasze spotkały się i o jednym przymiocie mówić z tobą pragniemy. Powiem. Jestem nawet pewien, że mamie nigdy nie przyszło na myśl to, co ja dziś mamie chcę zaproponować, a raczej o co chcę bardzo uśmiechnie prosić. Mamy ją zarzekła, że propozycję moją będzie zdumiona, nawet oburzona, ale po namyśle i spokojnej rozwadze może. Mówił podniósł, ale nie wyprostował się, tylko w poufnej i razem coś pieczotliwego mającym w sobie postawie, ręki matki z dłoni nie wypuszczając, mówić zaczął. Następnie do tego, że przecież rzeczą jest niepodobną, zupełnie niepodobną, aby po takiej jak moja przyszłość został na zawsze przykuty do tego kawałka ziemi. Do tych stajen, stodół, obu, kuisy, do tego okropnego jaśmota, który co wieczór przychodzi mi klękać na głowę o gospodarstwie. Do tych kuisy, zamaszystych i razem jak nieszczęśliwie z nękami sąsiadów. Czyż to podobne, moja droga mamo? Czyż cokolwiek po takiej jak moja przyszłość wobec takich jak moja ambicji i potrzeb może wymagać tego ode mnie? Pani Andrzejowa myślała chwilę. Do pewnego stopnia słuszności skargi syna nie odmawiała. Pamiętała wygodnie o swoich własnych wstrętach i nieugodnościach. Po chwili z namysłem mówić zaczęła. Cierpienie twojego położenia rozumiem dobrze. Wszystko to, co wyliczyłeś, czyni je dla ciebie trudniejszym, niż bywa ono dla innych. Jednak, moje dziecko, niczyje życie na tej ziemi nie może być wolne od usiłowań, walk, cierpień, spełniania trudnych. Żmijarze wydawali się rojem istot nie tylko ruchliwych, ale i różnorodnych. Wyglądało to tak, jakby znalazł jakiś gorąco żółte tło bez ładu i symetrii posypał kropami różnych farb. Biała i różowa przemagały wszystkie inne. Były to koszule mężczyzn i kaftany kobiet. Każdy do środowiska jednocześnie bez biała chore. Dlaczego więc było to wystąpienie publiczne, od którego przystojność, a nawet niejaką jest wypadek. Kobiety duże i niezwykle przyczarowały na brzegu, skutkami krawi uzupełniały swoje oczy, otwierały pewne szyszynie i wydobywały z nich najlepsze. Z najlepszym znaczy kadołowy postać z dwóch wielu zwykłych synów. Czyły te słowa na przykład bardzo. Kiedy na drodze rozlegał się dług od dwóch, chwalę wyrywały głośnych rozmów, a czasem nawet zapomnianą ścisk wymijających się albo musiących wzajemnie przegonić się w głosu. Nad polem rodzącym się gromadkami żmijarzy, wraz z upałem i blaskiem słońca, stała wielka cisza. Gromadki żmijarzy nieprawidłowo wśród szerokiej przestrzeni rozrzucone nierównej wielkości, zwolna, lecz nieustannie posuwały się naprzód, w różnych kierunkach. I ustawa, krążąca, do góry i znowu podąca ku domowi, a na przeciwnym krańcu krążnego zbożu zagłębienia, stara od wszystkich dwóch, załoga się decyduje Boga i zwolna para ludzi. Wszyscy ludzie znajdowali się tak blisko siebie, nie dlatego, aby zagłoby, na której pracowali, były jedyną ich własnością, ale dlatego, że własności pojedyncze mieszały się na tej szerokiej równinie w chaos samym tylko właścicielom znanym, a dla obcego oka
wstał po tym głowę, że wzajem po imieniu nazywać się będą. Oto i robotnica tobie pijanku przybyła, facecja, Danku, facecja, ha, ha, ha. Głośnym i upornym śmiechem na wszystkie strony oczami błyskają. Zaniosła się zdarzyska, a potem nogą o ziemię uderzając i szeroko ramionami rozmachując zawołała. A teraz owszem, do roboty dziadki, bo to jeszcze jaki kwadransik i całutkie te pulko rękowi ogóli. Żwawo dziadki, żwawo, a jedyna ręka ten sierp wrócić się ułożesz, który aż usiadł na zakonie rzuciwszy, sama za ojcem pobiegła. To nic, że takim wielkim mężczyzną wyrosłeś, swoim panom do pomóc nie wstydno. Żwawo dziadki, wyrazem dziadki i nową robotnicę w słowo garniałam. Zległ się mówię kilkunastu grubych głosów, z którego wyróżnił się głos jeden, młodzieńczy, wdzięczny i wesoły. Ze śmiechem i westchnieniem rąk wołający. Brawo, Justynko, brawo. Boże, pomóż robotnicy nowej. Jak się masz, Jaruń? Jak się ma pani starzyńska? Brawo, Justynko, brawo. Szczupły, lecz wielkim ramieniem znad ziemi. Podniesiona Justyna zobaczyła młodego krewnego swego, Witolda. Tu żoś dojrzała? Tu dojrzała? Czy naprawdę rząd umiesz? Przecież choć raz nie brzękasz nad fortepianie i nie głosz podobnie jak pary po piekle. Bo przecież na świecie każdemu to się odstrzela, prawda Janku? Pamiętasz, Janku, w jakiej się nigdy z dniem na wyłowie, kiedy jeszcze raz będąc po... Śmiejąc się i różne strony radzę, ściskał ręce starzyński, Antoni Kiel, który przyjaźń po uchwale śmiał się także przypomniając sobie, jak od lat 10, blisko 10, młodszego u siebie Witolda raz spotkaliśmy. Czemu Witold nigdy do nas nie znajdzie? Z wrzutem zapytał. Rozmawiamy w ciągu chodzi i do lęty, nawet u Radusiu. Raz był, a ona zapomniał. To jest swobodny dzień. Swoje język z ust wysunął i wnet podskoczył za wyglądą. Z 15 mężczyzn żon, którą minęła już średnisko Jana i zdawała mu grubo głosu, postępował na drogą wzdłuż okolicy, sunąc mieszkanie trzyma. Tu wygląda się, gdy był księdze na drżaną. Gdzie mi niebieskie też zabrany głos ostatnio nie zostały, a tam nie było punktów, których istnieje i trzeba wyszedł. A ze mną się prawie słuchał i uważnie zamyślony w oczu nie spuszczał z twarzy i trudne. Twarz ta ożywiona nerwowa z radową cerą i trochę zmęczonym czołem temu miała właściwość. Jakiekolwiek były myśli, które w chwili jakiejś zapomniały głowę młodego człowieka. Bardzo dziękujemy wszystkim za wspólne czytanie. Kiedy w drogach domu bohaterowiczów zjawiał się wyjątkowy gość, częstowali go oni świeżym, swojskim chlebem i miodem. Nie wyłączyliby nam, gdybyśmy tak dziś Państwa nie ugościli. Smacznego. Jestem wzruszony przepiękną interpretacją słów książki Nad Niemnem. Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do wspólnej lektury dzisiaj. Dziękuję, że daliście cząstkę siebie w każdym wypowiadanym słowie. Dziękuję za emocje, wzruszenia i sądzę, że każdy z nas w tej chwili myśli sobie, nie mogło mnie nas tutaj nie być. To jest dobrze spędzony czas. Warto dzisiaj być w rodzinnicy.
i nie wyobrażam sobie, że mogłoby kogokolwiek z Państwa zabraknąć. Dziękuję. Moi drodzy, wczoraj w telewizji Lubry zapytano mnie, czy tego typu imprezy są potrzebne. Ja myślę, że jak najbardziej tak. W sytuacji, gdy według badań Biblioteki Narodowej 30% dorosłych Polaków przyznało się, że przeczytało jedną lub więcej książek, to jednak chyba mamy sporo do zrobienia. Dobór lektur. Oczywiście zapoczątkowany przez prezydenta Komorowskiego w 2012 roku Narodowe Czytanie spowodowało, że wróciliśmy do pereł narodowej literatury. Że staramy się zmierzyć z nimi, jak to śpiewał jeden z satyryków, śpiewać każdy może trochę lepiej i trochę gorzej. I my też dzisiaj próbowaliśmy zmierzyć się z tą przepiękną literaturą, która nawiązuje do świata, którego niedługo nie będzie, albo już nie ma. A ja, skoro koledzy nie mieli odwagi, to ja chciałem tylko podziękować Wam, organizatorom przede wszystkim. Zaczynając od Pana Wójta, bo jest najstarszy rango, poprzez Panią Dyrektor Dorotę Herb i po Pani Magdzie Chodzińskiej. Zawsze jak cokolwiek organizowaliście, a chcę powiedzieć, że Gminna Biblioteka w Międzylesiu Podlaskim jest bardzo prężną biblioteką, zorganizowana i pełna inicjatyw, co zauważyłem w przeszłości już niejednokrotnie. Natomiast chcę powiedzieć, że miło bardzo, miło, ale nigdy nie przypuszczałem, że żeby przeczytać lekturę będę musiał w wieku już takiej późnej dorosłości przyjechać do Rogoźnicy. I to jeszcze pod auspicjami nauczycieli, pani dyrektor, byłych nauczycieli, pana dyrektora Biblioteki Wojewódzkiej, pana niegdyś też dyrektora Szkoły Sławeckiego, mojego kolegi, mojego posła. Moi drodzy, troszeczkę żartuję, ale mówiąc poważnie, to pięknie, że sięgamy do klasyki naszych byłych twórców. Ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem, chociaż nie pierwszy raz uczestniczę w czytaniu, ale ta scenografia, którą dzisiaj tutaj w ogóle przygotowaliście, ta atmosfera naprawdę jest pojmująca, robi wrażenie, można się wzruszyć. I tak też było w moim przypadku. Stanąłem tutaj przed Państwem tylko dlatego właśnie, że ja jestem typowym technokratą, ale naprawdę dzisiaj także mówił o tym marszałek, poddaje się refleksji, warto powrócić do tych naszych klasycznych, narodowych, ale patriotycznych bardzo pozycji. Pewnie jeszcze raz niektóre warto byłoby przebyć.